Halo? Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przygotowywałem się do wielkiej wojny z Imperium Osmańskim, która już niestety wybuchła. Mówię niestety, ponieważ wypowiedziałem tę wojnę w przerwie między nagrywaniami i zapomniałem włączyć nagrywania, no i tak jakoś to wyszło. Tak siak, no jak widzicie, ja już w tej wojnie wygrałem pierwszą bitwę, nawet powiedziałbym całkiem sporą bitwę. Była to bitwa, która, no, zmieściła na jednym polu bitewnym ponad 100 tysięcy żołnierzy, tak więc matko bosko, co tutaj się działo, gdy was nie było? Ponadto Grecja chce mi zaoferować żołnierzy za darmo. Ej... ja bardzo chętnie zaakceptuję takich żołnierzy za darmo. Dajcie mi tych żołnierzy, chcecie, to dajcie. Tylko gdzie ci żołnierze się pokazali? No to jest dobre pytanie. Ja ich nigdzie nie widzę. Ponadto wiem, że moim casus belli jest prowincja Hudaenigidididididi, jak koleś tam wymawia, więc ruszmy na tę prowincję. No i zdobądźmy fort, który znajduje się tutaj w prowincji Kocaeli. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę tej prowincji. Nie wiem, czy mówiłem jakąkolwiek nazwę prowincji dobrze przy okazji tego odcinka, ale co to za państwo, co to za sus, takim wielkim susem, chce mi tutaj się wbić do mojej grenady. Grenady, którą ja normalnie, etnicznie zagarnąłem od tej, no jakże żałosnej Hiszpanii. Swoją drogą, dlaczego w ogóle Grecja tutaj powstała? Jak do tego doszło, że tutaj taka Grecja powstała i gdzie jest moja flota? Moja flota powinna ta już dawno przybyć razem z jakimś admirałem najlepiej i zmasakrować tych podludzi, którzy tutaj blokują mi moje porty, forty i wszystko inne. Nie możemy pozwolić, by jakieś gałgany przejęły kontrolę nad Morzem Śródziemnym, czyli naszym Mare Nostrum. Czy mi się wydaje, czy stolica tych podludziowych Osmanów właśnie padła? Owszem. Owszem, ich stolica właśnie padła, zaś ja mam teraz twardy orzech do zgryzienia. Oni mają przewagę liczebną, panowie. Ci panowie mają przewagę liczebną i mnie to troszeczkę niepokoi. Oni, gdyby się teraz w mnie wbili, to zrobiliby mi krzywdę. I robią mi tę krzywdę, matko bosko, ja mam... oni mają minusy. Ej, oni mają minusy, zaś ja mam złe rzuty kostką. Mimo wszystko bronię się, czy przewaga liczebna jest niczym? Tak, przewaga liczebna jest niczym, jesteście tacy żałośni. Francjo, czy dasz mi może prawo przemarszu? Tak zapytam profilaktycznie, nie dasz. Nie dasz, dobrze, nie chcesz dasz? Dobrze, dobrze. Dajcie mi moją główną armię, bo ja widzę tutaj pewne problemy. Ja nie rozumiem, jak tak można? Człowiek się stara, całe życie stara się udowodnić, że jest dobrym krajem, że pomaga swojemu sojusznikowi, a Francja stwierdza, że nie da mi nawet prawa przemarszu w takim jakże smutnym momencie, którym niewątpliwie jest wojna z Imperium Osmańskim, którą mogę przegrać, jeżeli szybko jakieś posiłki nie znajdą się na polu bitwy. Tak więc halo, 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 panowie. Tutaj proszę teraz wsiąść mi na ten statek i płynąć do tutaj, tej prowincji Kocaeli, jakkolwiek się to tam wymawia. Mamy 0 manpowera, to jest niepokojące. To jest niepokojące, 0 manpowera nie jest dobre. 0 manpowera jest, na tym podział, zaryzykuję to stwierdzenie, złe. Dokładnie tak powiedziałem, 0 manpowera jest złe. Przejmijmy może tego Wargola w końcu, bo tak widzę, że nie, mamy minusy, nie! O nie, o nie, o nie, o nie! O nie! O nie, o nie! O nie, o nie, o nie! No tak się nie robi! Nie, no, tak się nie robi! Tak się nie robi! Jeszcze bunty w Statemarku, o matko bosko! O matko, dajcie mi tu całą moją armię, bo ja widzę, że my tutaj przegrywamy bardzo ważną wojnę. To jest wojna, która miała ostatecznie zniszczyć Imperium Osmańskie, jak na razie niszczy tylko i wyłącznie mnie. A wszystko przez to, że jakiś gałgan, cholera jasna, jakiś gałgan nie spojrzał na to, że mamy mniej żołnierzy od Imperium Osmańskiego. Kto to tak nie spojrzał? Co to się dzieje w ogóle? Kim my jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Dajcie mi tutaj szybko ferwory w war. Ponadto prosiłbym jeszcze o to, by przejść na kolejną technologię administracyjną. No powiedzmy, że przejdziemy, tylko po to, żeby nam tutaj już nie pingało, że musimy sobie wziąć kolejną technologię. Dodatkowo, wydaje mi się, że to jest ten moment. To jest ten moment, jak bardzo bym nie chciał, żeby to nie był ten moment, tak bardzo widzę, że to jest ten moment. To jest czas na najemników. To jest czas na armię najemników, która poprowadzi nas do zwycięstwa w tej wojnie. No, nie wierzę w to, że jestem zmuszony rekrutować jakichkolwiek najemników w walce z jakimś podludziowym Imperium Osmańskim, no ale widzicie, jak to jest. No,
jednak Lucky Nations. Lucky Nations, no mają szczęście frajerzy, no mają szczęście. Halo! Halo! Panowie! Panowie! Panowie, co to się dzieje? Co to się dzieje? I dlaczego to się dzieje? Czy wygraliśmy bitwę? Wygraliśmy bitwę. Bardzo dobrze. Czy ktoś ma tutaj minusy za przekraczanie cieśniny? Aż sprawdzę. Tak, ktoś ma tutaj minusy za przekraczanie cieśniny i to minus 2, więc no żegnaj, armia osmańska. Dobra, no nie wyszło tak, jakbym chciał, żeby wyszło, ale mimo wszystko jestem zadowolony z rozwoju wypadków. O, buntownicy zjadają się wzajemnie, ale to nie są moi buntownicy. Ej, skąd oni przyszli? No bogów. Ej, oni tam się utrzymali jeszcze. To jest niesamowite. Attach to transport, dajcie mi ich, przetransportujmy tutaj, zmasakrujemy przy okazji... Powiedziałem attach to transport, przetransportujmy ich do Genui. Tak, to brzmi jak dobry pomysł. Do Genui, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Co to za... Co to się dzieje? Gdzie są greccy separatyści? Przepraszam bardzo. Kastoria, gdzie to jest? Ej, ja tutaj mam w ogóle żołnierzy na plecach Osmanów. Ej, chodźcie tutaj. I gdzie jest Kastoria? To jest ta prowincja! Nie. Tak? Nie. Tak, to ta prowincja. No to co wy robicie w ogóle? Gdzie moja flota? Floto, chodź, zablokuj tutaj przejście, bo ja widzę, że oni tutaj jakiś problem... Gold Rush! Jezus Maria, Gold Rush. Czy oni się we mnie wbili tak po prostu? Z taką ogromną przewagą mają minusy. Mogą przegrać tę bitwę. Tylko, że... No jednak masa żołnierzy. Masa żołnierzy... kolejna próba widzę. Kolejna próba zakończona niepowodzeniem. Stracicie właśnie całą armię. Ludzie, co wy ze sobą robicie? Osmani właśnie stracili całą armię przez to, że głupio się wbili w moje wojska. Wspaniałe, wspaniałe, cudowne. Dajcie mi tutaj jakieś dowódce, zmasakrujcie tych buntowników. Nie chcemy, żeby nam tutaj powstał jakiś kraj, prawda, pod nosem. Czy nie o to walczymy? Korupcja nam jak urosła. Jezus Maria, czemu ta korupcja tak urosła? Dobra, korupcja teraz nie jest ważna. Ważne jest tylko zwycięstwo. Zwycięstwo i Mare Nostrum. Musimy walczyć o nasze osiągnięcie. O osiągnięcie życia. Osiągnięcie, które udowodni wszystkim niedowiarkom, że potrafię, że mogę, że daję radę. A jakże? To dlaczego? Tak się pytam, także się zapytam, dlaczego ta korupcja aż tak urosła? Weźcie mi tutaj natychmiast, wydajcie trochę więcej pieniędzy za tę korupcję. Pozbądźcie się... O Jezus Maria! Ile to kosztuje? Ale dobra, zgadzam się. Pozbądźcie się tej korupcji. Oho! Oho! Co to się tutaj dzieje? Widzę nic dobrego, nic dobrego. W ogóle dlaczego Grecja mi pomaga w tej wojnie? Aha, bo Grecja wysłała mi posiłki. To są te posiłki greckie od siedmiu boleści. Oni sami operują tymi armiami. Ja myślałem, że jak oni dają mi condottieri, to wiecie. No to jest tak na zasadzie, że ja dostaję to do mojej armii. A tu nie! A tu się okazuje, że sytuacja jest taka, że po prostu oni sami operują tą armią na tych terytoriach. Ej, to nawet fajnie. Nawet fajnie, taki wasal, tylko że na czas wojny. Brzmi dobrze. Ej, te 18 tysięcy trzeba tutaj przetransportować. Trochę zlamiłem tę wojnę, nie ukrywam. Naprawdę zlamiłem tę wojnę. No, nie sądziłem, że Osmanie będą aż tak się tutaj burzyć. Dobra, zmasakrować tych frajerów w tej prowincji, bo widzę, że to jest ich ostatnia armia. Mam tylko nadzieję, że ci podludzie z Francji mnie nie zaatakują w międzyczasie, nie wbiją mi noża w plecy, bo byłbym naprawdę obrażony. No, na takie rzeczy byłbym naprawdę obrażony. Halo, halo, zdobyliśmy prowincję, zdobyliśmy. No to ruszamy dalej, no co wy tutaj robicie jeszcze? Zdobądź ich stolicę może, to jest... Co to za stolica? Jest Aydin. Zdobyć to. Natychmiast. Bum, bum, Korfu padło, wszystko padło, wszyscy są zadowoleni. No to za Rebel Surprising. Spanish Separatist. Spanish Separatist brzmi smutno, brzmi smutno, naprawdę. Okej, oblegamy co popadnie. Też ważne pytanie, co oni mi w tej wojnie oddadzą? Czy mi się skończył trus z Hiszpanią? Buntownicy w Toledo. Nawet dobrze się złożyło, nie ukrywam. Pom, 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 pororo, zmasakrujcie tych buntowników, nie buntowników. Przepraszam, to jest regularna armia osmańska. Przepraszam, 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 że obraziłem. Buntowników czy się, że obraziłem. Bo coś takiego nazwać buntownikami, to nawet się nie godzi się. Po prostu się nie godzi. No zmasakrujcie to, no co wy robicie? Panowie, no co to ma być? Już, wysłać tam wszystkie siły i zmasakrować totalnie, doszczętnie. Nie ma co zbierać. I tutaj, i do Ankary, i wszędzie, i zmasakrować, i zdobyć. No.
Ankara pada, Bolu padnie, Aydin padło, wszystko pada, wszystko umiera, ja jestem mega zadowolony, no tak ma być, no tego się trzymajmy, tego się trzymajmy. Trochę boli fakt, że hajs się nie zgadza, ale co tam. W ogóle co mi ci Osmanie dadzą w tej wojnie? Bo tak jak mówiłem, ja tutaj walczę o lepsze jutro. Dać to mi mogą całkiem sporo, tylko problem polega na tym, że overextension będzie za wysokie. Popatrzmy, to jest już 101, więc odpada. 108 odpada, 103 odpada. 108. No drogo. 104. A jakby zostawić Ankarę i wziąć tak? No nie. No tak, żeby nie przekroczyć tych 100 overextension mimo wszystko. Wolałbym nie przekraczać. Chociaż z tego co widzę mogę zrobić o wiele więcej. Ajajaj. No powiedzmy taki PiS. Taki PiS byłby dobrym PiSem. Plus dodać jeszcze mi tam tutaj wyspy. No nie, no to ryzykowne. Ryzykowne. Te wyspy to już za dużo. Ale taki PiS jak najbardziej. Na takie coś się mogę zgodzić. Brzmi dobrze. Wy, idźcie oblegać tutaj ten fort, bo widzę, że tam jakieś problemy są. Tutaj przy okazji zdobyć kolejne prowincje. Ci kolesie powinni w ogóle ruszyć tutaj do tej... tych buntowników, bo widzę malutkie problemy. No, takie no, nawet poziomem duże problemy. Zaraz tam Hiszpania powstanie na nowo. Chociaż Hiszpania jeszcze istnieje na Malcie. Tak, wiem, że Malty nie zdobyłem. Nie zabrałem jej wtedy, ponieważ miałbym za dużo overextension. Nie chcę walczyć z buntownikami. To jest ostatnie, na co mam teraz ochotę. Biorąc pod uwagę ilość korupcji, jaką mam w swoim kraju. Co to? Jak to? O, wy śmiecie! Jak śmiecie! Wbili się w moją armię, wzięli się to, odważyli się wbić w moją armię. Są pewne niepisane zasady, których się nie robi. Jedną z tych zasad, no, jest nie wbijanie się w armię włoskie, no po prostu, no nie. Na północ. Dobra. Masakrujemy coraz lepiej, coraz bardziej, coraz zwinniej. Ha, ha. Dobra. Alej, ruszamy. Walencja padło? Jak to? Co tam? Co to państwo tam robi w ogóle? Co to się dzieje? I czemu walczę z Hedżazem? Nieważne. Hedżaz nie jest mi potrzebny do szczęścia. Do szczęścia potrzebny jest mi PiS z tymi frajerami. Egribos nie jest zdobyte. Co to jest? A, to jest ten fort. Dobrze, tak Egribos padnie, to będziemy rozmawiać o tym, co należy do mnie, a co do mnie nie należy. Dobrze? Drogie Imperium Osmańskie? Bozok padło. Egribos padło. No moim zdaniem, no to jest ten moment. No teraz albo nigdy. Lubię podbijać Osmanów, tylko widzę jeden mały problem. Który zniknął. Jak to tak zniknął po prostu? Czy oni poszli do Francuzów? Ej, to byłoby miłe. Taka armia buntowników na moje życzenie. Idzie masakrować moich wrogów. Dobrze, niech Francja upada. Rok 1732. No cholera jasna, goni nas czas, a wyście jeszcze nie zdobyli tych Osmanów. Nie mamy czasu, panowie, żeby takie rzeczy robić. Nie ma sensu tutaj się nad tym zastanawiać. Nad sensem życia. Merkantylizm, dobrze. War, stabilność, ładować to wszystko. Ładować to. Bam, 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 barararara. Kiedy będę mógł tutaj porozmawiać z wami o... Kto chce ode mnie? Sabaudia? Na litość boską. To znaczy mógłbym wziąć więcej, ale 120 overextension to bunty. Nie no, ja zmarnuję czas na walkę z tymi buntownikami. Nie warto. Ale te prowincje warto zabrać. Nie zabrać tej? Chcę zabrać jeszcze to. O, w ten sposób. I... ewentualnie... jakaś prowincja, która... Niewiele daje tego. No nie. No tak trzeba zabrać, po prostu no, trzeba takie coś zabrać. Więcej się nie da w tej wojnie. Cholera jasna, no nie starczy mi czasu na zrealizowanie tego głupiego Mare Nostrum. Ale będę próbował. Co wy robicie znowu, głupi Osmanie? Czy ja mam was zniszczyć? Zmasakrować wręcz? Wbijacie się w moje wojska! Moje wojska! Ja rozumiem wojska Francji, ale moje wojska? Co ja wam mówiłem o niepisanych męskich zasadach? Mówiłem, prawda? Pisuar przerwy i nie wbijamy się w wojska włoskie. Nie wbijamy. To zło jest. Tak się nie robi.
Więc tam SUS dalej oblega moje ziemię. A niech oblega sobie co chce. Teraz to nie ma znaczenia. Znaczenie ma teraz tylko jedno. Spisomienie z Osmanami, no i szybka wojna z Francją. Jeszcze Tunezję trzeba podbić. Cholera jasna, tyle do zdobycia, tak mało czasu. Dobra, padajcie te forty, padajcie. Haleb padło. Dobrze. Dobrze, jak tam nasz war score? Chcecie się poddać już? Minus 55. Ale wy jesteście naprawdę. Może jednak zaryzykuję, wezmę więcej. Jeszcze tutaj bym wziął wtedy tę prowincję. 123. Jezus Maria, bym miał takich buntowników. Dobra, okupujemy forty. Zabierzemy ile się da, najwyżej. Zobaczymy jak to będzie. Dlaczego Francja nie chce dać mi prawa przemarszu? Bo jest do mnie nastawiona rywalowo. Czy istnieje w ogóle takie słowo? Pewnie nie, ale to nie jest ważne w tym momencie. Lecimy więc dalej. Czy mi się wydaje, czy ktoś coś mi oblega? Nie. Wydawało mi się. Na szczęście mi się tylko wydawało. Uroiło mi się. Przez chwilę myślałem, że ktoś chce ze mną walczyć. Na szczęście śniło mi się. Jak to? Minus 188. Co wy robicie ze swoim życiem? Oblegać te forty wszystkie. Panowie, tutaj macie Trabezund. To wszystko ma upaść. To wszystko trzeba upaść przede wszystkim. To nie jest tak, że ja chcę ich zniszczyć. Broń Boże. Ja im zostawię jakieś tam prowincje na pustyni czy coś. Tutaj gdzieś, w tym obok Fungi. Ale tak, to nie. To niezbyt. O! Armia osmańska. O ile można to nazwać armią. Bunty w Salzburgu. No nie. No nie. To dopiero, żebym stamtąd wrócił, jednych, żebym buntowników zmasakrował, a wy już takie rzeczy... A co to za bitwa? Co to? Ktoś tu nie przestrzega złotej zasady. Co to ma być? Zmasakrować. Dziękuję. Teraz już ruszamy dalej na południe. I zmasakrować proszę drugą armię. W ogóle dlaczego... O, Grecy chcą nam zaoferować za darmo armię. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Comme si, comme ça. Sham upadło. Shame on you, Sham. Shame on you. Shame on you, Sham. Shame on you. Minus 102. Dobra. Jakbyśmy tak wzięli trochę mniej, żeby tutaj, wiadomo, jeszcze nie mieć overextension zbyt dużo. Minus 11. No dobra, to jeszcze jeden fort padnie i pisujemy. Zabrać jak najwięcej, ale bez przesad. Trzeba uważać, żeby się tutaj nie zagalopować i nie wysadzić swojego kraju. Galicja wybuchła! Jak to Galicja wybuchła? Kto pozwolił Galicji wybuchnąć? I co to za armia osmańska jeszcze jedna? Co wy tak, co chwilę te armię odbudowujecie? Na południe. O, chyba koniec. No, chyba koniec. Dobra. Żeśmy porozmawiali, ale wiecie jak to jest. Było miło, ale niestety się skończyło. Pieniądze moglibyśmy jeszcze dać. Więc pozwólcie, że zmasakruję wam jeszcze jedną armię. O, dziękuję. Jeszcze moglibyście ewentualnie dać war repsy. Nie ukrywam, nie głupie. Lub uwolnić jakiś kraj, żeby się byli słabsi. Na przykład Ardalan. Brzmi dobrze. No. Żegnamy się. Zabrałem wam pół kraju. Jest śmiesznie, jest zabawnie. Wracamy do nas. Operacja korowanie rozpoczęta. Chwileczkę. Redukcja. Make core. Idealnie. Dlaczego ci partykularyści tutaj dalej są? Oni powinni pójść do Osmanów. O, właśnie, dziękuję. O to mi chodziło. Teraz tak. Porządki w naszym kraju. Po pierwsze, trzeba zniszczyć tych frajerów tutaj, a do tego potrzebujemy dobrego dowódcy. Na przykład takiego, z dobrym szokiem, który wbije się w Salzburg, zmasakruje opór muntowników w Salzburgu. Ała. Ała. Bolało. Nie ukrywam, bolało, nie będę tutaj udawał, nie będę robił dobrej miny do złej gry, bo bolało. Ruszamy więc wszystkimi naszymi siłami w tamto miejsce. Dodatkowo wypadałoby, tak troszeczkę wypadałoby coś zrobić z tymi buntownikami w Galicji. A, bunty w Konstantynopolu! Chwileczkę, to wróćcie na chwilę, trzeba jeszcze Konstantynopol uratować. To jak jesteście już w połowie drogi, to wracamy tam. W ogóle jak to tam wygląda? Na tle tego overextension. 102! No to nie jest tak dużo. No niby bunty, ale nie do końca.
Kolejny buntownik, super. Kto jeszcze chce wybuchnąć? Serbian separatist, spoko, pokręcę się tu przez chwilę i będę z nimi walczył. Damy radę. You have condottieri white at peace. Mogę jakoś to anulować? Halo. Sell ships? Nie. Nie. Mogę się tego pozbyć? Halo? A, nieważne. Jestem w trakcie pokoju, mam condottieri. Dobrze. Dobrze. A, mi to odpowiada. Jak najbardziej. Ruszamy dalej. W ogóle... Kto ośmiela się atakować Austrię? Komu pozwoliłem moją Austrię zaatakować i jeszcze Wiednia nie zdobyłem? A wy już takie rzeczy robicie. O, wy śmiecie, wy. Wyluję, wy. Zmasakruję, zniszczę, zaoram. Zmasakrować tych buntowników, dziękuję. Kolejna bitwa wygrana. Może przejdziemy na kolejną ideę trade? Jak żeby inaczej? Trade ideas to dobre ideas. Bo jedyne słuszne trade ideas to nasze trade ideas. Możemy mieć zadanie, by usunąć Krym z mapy, ale ja bym wolał nawrócić Negroponte, ponieważ dzięki temu zwiększę mój misjonary stręf o dodatkowe plusy, o dodatkowe plus jeden. Okej, gdzie kolejni buntownicy wybuchną? Italian Particularist, o nie, o, harsh treatment, wy nie możecie wybuchnąć. Kto jak to, ale nie wy. Rok 1735, no to jest moment, w którym powinniśmy atakować Francję. Negroponte wybuchło! Jak to? To jest Negroponte? Trochę smutna sprawa. No dobra. Wygraliśmy. Kolejna armia rusza na kolejne podboje. Bam, 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 bam. O, w ogóle zdobyliśmy też Naxos Nexus. Warto o tym pamiętać. Ruszajmy tam! Szybko, 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 szybko! Raz, 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 raz! Zmasakrować wszystko, wszystkich! Nikt nie ujdzie z życiem. Jak ta nasza korupcja? Spada. No, no, no. Czy mi się wydaje, czy Bohemia ukradła Wiedeń? Podpisałaś na siebie wyrok śmierci, Bohemia. Wyrok śmierci. Tak się nie robi. No, tak się nie robi. I zerwałaś z nią sojusz. Ty naprawdę prosisz się o śmierć. Ty kosę w żebra sobie właśnie wbijasz. Tak się nie robi. Daj mi tu moją flotę, szybko, floto. Do Tesaly, wy. Na to, na tę prowincję. Attach to transport. Wiem, że nie macie tam zbyt wielu sił, ale musimy popłynąć szybko na Iberię. Wiem, że nie słyszeliście nigdy o takim kraju. Ja też nie. Musimy nam popłynąć i zmasakrować buntowników, którzy wybuchli w Galicji i chcą przywrócić niepodległą Portugalię. Ale event. Mogę zyskać prestiż za dukaty. Chcę. Chcę. A jakże. Czy ta armia wystarczy? Wystarczy. To jest aż nadto. Aż nadto. Zmasakrować, zaorać, dziękuję. Jak tam korowanie prowincji? Dziękuję! No i można, no kurde. Od razu wszystko spadło. Teraz tylko no, kwestia najemników. Mamy problem, bo mamy tutaj dużo najemników, których trzeba skasować. Aha. Najemnicy. Skasować ich, dziękuję. Tutaj też mamy najemników, których trzeba skasować. Ogólnie, najemników trzeba się pozbyć, bo nasz przychód niestety nie jest wystarczający, by móc sobie pozwolić na utrzymywanie takiej armii najemniczej. To też decyduje się teraz na bardzo ryzykowny krok pod tytułem niszczę całą moją armię. Krok ten równa się także krokowi pod tytułem najprawdopodobniej pogodziłem się z tym, że nie osiągnę Mare Nostrum, bo nie zdążę, mamy rok 1736, a Francja wciąż stoi, ale no, tak będę próbował. Ta korupcja. Niby rośnie, niby nie rośnie. Co to się dzieje? Czemu ta korupcja jest taka wysoka? Ale przynajmniej mój przychód się wyrównał. Tyle dobrego. Trochę irytuje fakt, że Wiedeń został ukradziony. To jest złe sformułowanie, wiem o tym, ale i tak, został ukradziony perfidnie przez tych podludzi. Ja nie wiem, jak tak można w ogóle. Osmanie zdecydowali się na ucieczkę w stronę Tunezji. No, brzmi jak niegłupi pomysł. Nawet trochę ich rozumiem, wiecie? Jakbym był na ich miejscu, to w sumie też bym uciekał w tamtym kierunku. No bo co innego można zrobić w takiej sytuacji? No ściśnięci z jednej, ściśnięci z drugiej. Alaska? Co? Alaska? Osmanie mają... Alaskę! Intrygujące.
No wiele rzeczy w swoim życiu widziałem, ale pierwszy raz widzę coś takiego. Aż cholera, kto by pomyślał dać mi kolejną ideę administracyjną. W ogóle 27 daje mi jeszcze więcej administrate efficiency. Aż to się prosi o to, żeby wziąć, nie wiem, defensive ideas albo quantity ideas, będę miał tyle manpowera. O tak, o tak. Dajcie mi dużo manpowera. Chcę manpower. Chcę manpower. Manpower mym domem. Manpower mym panem. Teraz pytanie życia. Jak zmasakrować Francję, by było dobrze? No na pewno w jednej wojnie jestem w stanie zabrać im wszystkie prowincje tutaj w Iberii. Ale nic poza tym. Na pewno moim celem powinno być zjednoczenie się z moimi ziemiami tutaj, żebym nie musiał ich tutaj, wiecie, statkami transportować, nie wierząco. Też kolejna kwestia, bardzo ważna. Ile armii obecnie posiadała Francja? No bo to jest pytanie, na które nie uzyskałem jeszcze bezpośredniej odpowiedzi, gdyż nie patrzyłem na to w Ledgerze. Francja posiada... Powiedzcie, że to nie jest Francja. O Boże Święty. Na Bogu. O Jezus. Jak to tak? Dlaczego to tak? Francja. Tak się nie robi. To się nie godzi. Tak się nie godzi po prostu. Nie no, Anglio. Musimy stworzyć malutki sojusz na chwilę. To nie taki sojusz, bym powiedział, okazyjny. Otóż słuchaj Francjo. Musimy zrobić, znaczy Anglia, przepraszam. Musimy zrobić Francji taki troszeczkę exit. Taki coś na wzór Brexitu, ale chodzi o to, by po prostu zmasakrować ten kraj doszczętnie. Chodzi o to, żeby oni zniknęli z mapy. W tym celu będę potrzebował twojej pomocy. Nawet jestem skłonny obiecać ci, że dam ci ziemię. Oczywiście i tak nie będę się tego słuchał, też nie będę się tym kierował, ale mimo wszystko mogę ci to obiecać. Kolejna sprawa, potrzebuję większej armii. Bez armii raczej nie mam szans na wbitkę w Francję, tak więc przygotujmy troszeczkę większą armię, przynajmniej 100-tysięczną. Jak będę miał 100 tysięcy żołnierzy, to jestem skłonny stwierdzić, że rzeczywiście będę miał jakieś szanse. Dalej, mam możliwość wzięcia kolejnej idei quantity. To brzmi podejrzanie, ponieważ wydaje mi się, że... A nie, mam ahead of time. Tak więc, kurde, no bierzemy kolejną ideę quantity, jakżeby inaczej. 700 dukatów, 40 admin powera. Nie będę brał pożyczki, w szczególności, że mam bardzo dużo korupcji. Muszę się jej pozbyć w końcu. Kiedy mamy truce z Ottomanem? Do kiedy? Do... 749. Czyli teoretycznie będziemy mieli szansę zmasakrowania Osmanów jeszcze kilkukrotnie. Nasza korupcja, no, troszeczkę spadła. Niewiele, ale troszeczkę. Więc ją również musimy się na razie przejmować. Teraz interesuje mnie tylko kwestia wojny z Francją. Wojny, która będzie chyba najtrudniejszą wojną w historii wojen. Będzie wojna, która zdecyduje o tym, kto... kto jest panem tego świata. Czy Włochy, czy jakaś tam głupia Francja. W tym momencie... Wielki Tarpan strzyła mi event pod tytułem Strać 20 prestiżu, ponieważ wcale nie jesteś dobrym krajem, zaś ja muszę szybko wziąć kolejną dyplomatyczną technologię, ponieważ to pozwoli mi na, uwaga, na zaawansowane casus belli, czyli będę mógł mieć bodajże imperializm casus belli, które chyba daje mi mniejszy koszt korowania prowincji, chociaż mogę się mylić. Tak czy siak, nawracamy kolejne prowincje, w sumie Negroponte za chwilę się nawróci na jedyną słuszną wiarę, co da mi nieznalestrem w plus jeden, co z kolei sprawi, że będę mógł szybciej nawracać te prowincje. Ach, aleluja. No, czego chcieć więcej? Misjonary Stręf, bardzo dobra rzecz. Czy ja widzę jakieś tam wojny w tym cesarstwie trwają? Trwają. To nie jest teraz ważne. Ważne jest to, że nasz przywód się zgadza. Nasza korupcja spadła, więc możemy zatrudnić jakiegoś frajera, który tutaj będzie nam przynajmniej unrest obniżał. Tyle dobrego. No i mamy 60-70 tysięcy manpowera. Co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla świata? Co to oznacza ogólnie dla wszystkiego dookoła? Oznacza to tyle, że musimy zrekrutować nową armię, korzystając z hajsu, którego nie posiadamy obecnie. Zrekrutowanie tej armii będzie nas kosztować 462 dukaty. Dużo. Za dużo. Potrzebujemy pieniędzy. By mieć pieniądze, potrzebujemy czegoś jeszcze. Potrzebujemy, no cóż, mniejszych wydatków na korupcję, ewentualnie mniejszych wydatków na forty, co też nie jest głupim pomysłem. Możemy przestać opłacać forty. Więc mowbolujemy wszystkie forty. To zwiększy nam przychód do 50 dukatów na dzień, a czy na miesiąc. Matko Bosk. Dodatkowo, mogę przestać opłacać armię. Też nie głupi pomysł.
co zwiększy mój przychód do 63 dukatów. Brzmi fajnie, brzmi cudownie, ale to dalej nie jest moje marzenie. Wiesz, moim marzeniem jest armia, która będzie miała przynajmniej 150 tysięcy wojska. Armia, która samodzielnie wygra z tymi gałganami z Francji, zmasakruje, przyłączy do siebie nowe ziemie, no i będzie to robić regularnie co 10-15 lat. Aż do roku 1821, kiedy to postaramy się po prostu... Jezus Maria, co to się dzieje? Mogę wesprzeć buntowników w Commonwealthie. No dobra, no wesprę ich tylko dlatego, żeby prestiżu nie stracić. Znaczy, nie. Nie wsparłem ich, ponieważ straciłem prestiż, ponieważ nie miałem pieniędzy, by ich wesprzeć. No, w sumie to chciałem powiedzieć. To było moje rozumowanie. A co to za w ogóle tutaj decyzje jakieś? Nasz manpower potrzebuje odnowienia. Nie, ja muszę stworzyć armię dla mojej nacji. To po pierwsze. Po drugie, nawracać teraz to nowe prowincje, bo mamy problem, bo nasz kraj jest podzielony na kilkanaście różnych wiar i to się może bardzo źle zakończyć dla mojego przyszłego Imperium Rzymskiego, ile takowe powstanie. Z tego co widzę, nasze wojsko już powoli się zbiera. Potrzebujemy kolejnych 400 dukatów. 60 hajsu co miesiąc nie jest złe. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że jest całkiem zacne. Ale to, czy wygram wojnę z Francją, która zbliża się wielkimi krokami, zobaczycie już przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek moim zdaniem jest wystarczająco długi, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i usłyszymy się, mam nadzieję, już jutro w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Bye!